Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, to ostatni dzień naszych rekolekcji. Zawsze w ostatni dzień rekolekcji mówi się najważniejsze treści, żeby zostały zapamiętane w sposób szczególny. I nie mam wątpliwości, kochani, że obecnie trzęsie się ziemia w Bożym Kościele katolickim, a jest to związane z Eucharystią. Nie mam wątpliwości, kochani, że Bóg, zanim dopuści pewne wydarzenia, to przygotowuje Kościół na odpowiednie przyjęcie tego wydarzenia. Z reguły, zanim coś stanie się, Bóg wysyła znak, wysyła proroka, aby przywrócił porządek Boży, aby przywrócił wiarę, aby wprowadził ludzi w pokutę i nawrócenie, ponieważ skutki i konsekwencje grzechów będą straszne. Pamiętacie cały Stary Testament, kiedy Bóg wysyła proroków, aby głosili pokutę, bo jeśli ludzie się nie nawrócą, stanie się to, to i to. Maryja w wielu miejscach na świecie przychodziła, wołając o pokutę. Myślę sobie Bałkany, Medjugorje, 7 lat wstecz, zanim doszło do tej nieprawdopodobnej rzezi w wojnie bałkańskiej. Straszliwe rzeczy tam się działy. Do dzisiaj ludzie na Bałkanach nie mogą otrząsnąć się z tej traumy, która dokonała się w latach 80. Żyją nieprzebaczeniem, żyją zniszczonym sercem, żyją w lęku, w strachu, w zawiści, w zaciętości serca. Bardzo, bardzo straszne rzeczy tam się działy. Matka Boża ostrzegała 7 lat wcześniej, prosząc o nawrócenie, o post o chlebie i wodzie, o wrócenie całym sercem do różańca, do Eucharystii, do Pisma Świętego, do adoracji Najświętszego Sakramentu. Ludzie nie usłuchali, nie wierzyli. Myślę sobie o Kibeku, Afryka. Dokładnie ta sama sytuacja. Kilka lat wcześniej Maryja przychodzi do Kibeko i woła o nawrócenie. Ludzie się nie przejmują. Garstka, która słucha Maryi. I przychodzi rzeź tak okrutna. Miliony ludzi zginęły w tych rzeziach. Myślę sobie o różnych innych sytuacjach na całym świecie, gdzie Matka Boża przychodziła i ostrzegała i prosiła o pokutę. Warszawa, Siekierki, rok 1943. Maryja błaga, prosi o pokutę warszawiaków. Błaga i prosi o pokutę. Nikt się tym nie przejmuje. Rok później Warszawa jest zrównana z ziemią. Jak trudno nam uwierzyć prostym przesłaniom z nieba, które wołają o nawrócenie, o pokutę, zanim nie będzie za późno. Bóg kilka dobrych lat temu rozpoczął wielką akcję ewangelizacyjną, którą Kościół Polski
miał podjąć. Ale wydaje się, że nie podjął. Wydaje się, że przeszedł obojętnie obok wołania Boga. Jaka to akcja ewangelizacyjna? Cuda eucharystyczne, które Bóg dał polskiemu Kościołowi. Pamiętajcie, kochani, że cuda eucharystyczne nie są nagrodą za wiarę. Cuda eucharystyczne są krzykiem, wstrząsającym krzykiem Boga, ponieważ umiera wiara kapłanów, umiera wiara biskupów, umiera wiara ludu Bożego w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Nie spotkałem się, żeby w jednym kraju Bóg dał w ciągu kilku lat dwa cuda eucharystyczne. Tylko w Polsce. To jest zdumiewające, ponieważ jesteśmy krajem, który w skali globalnej zapełnia kościoły każdej niedzieli. Takiego fenomenu nie ma w żadnym innym kraju na świecie. A to w Polsce Bóg dał dwa cuda eucharystyczne, które są krzykiem Boga, że my przestaliśmy wierzyć w Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Kochani moi, tu nie chodzi o to, że ja nie wierzę, że tutaj jest Bóg. Pamiętacie, mówiliśmy na pierwszej konferencji. Szatan wierzy, że jest Bóg. Ba, jest pewien, że jest Bóg. Ale między wiarą, że jest Bóg, a zaufaniem Bogu jest szalona przepaść. To, że szatan wierzy, że jest Bóg, nic mu nie daje. Jest nadal w piekle. To, że ja wierzę, że tu jest Jezus, jeszcze nic mi nie daje. Mogę nie widzieć Jego mocy, mogę nie widzieć Jego potęgi, mogę nie widzieć tego, że On jest uzdrowicielem mojego ciała, duszy, ducha. Mogę wiedzieć, że tu jest Jezus, ale Mu nie ufać. Święty Paweł powie w drugim liście do Koryntian straszne słowa. Przecież nie do aborygenów, nie do murzynków, nie do eskimosów. Do uczniów Jezusa, do Kościoła w Koryncie. Mówi, że jeśli bez wiary, zawsze kiedy czytasz o wierze w Ewangelii, czy czytasz o wierze w Piśmie Świętym, to czytaj zaufanie w moc Boga. Zaufanie w Jego miłość. Zaufanie w Jego nieskończoną dobroć. A nie, że Bóg jest. To nie jest to słowo. To my intelektualnie, tutaj na Zachodzie, w naszej łacińskiej przestrzeni myślowej, myślimy, że wierzymy, kiedy myślimy, że Bóg jest. Tak, wierzę, że jest. Zawsze, kiedy czytasz Ewangelię, tam jest napisane wiara, 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 a ty czytaj ufność, 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 ufność. Zaufanie Bogu, zaufanie Bogu, zaufanie Bogu. I święty Paweł mówi do Koryntian, do kościoła w Koryncie. Mówi, jeśli ktoś przyjmuje ciało i krew Jezusa bez wiary, czyli bez zaufania w Jego moc, przyjmuje potępienie wieczne. To jest szokujące. Czyli jeśli ja przychodzę do Komunii Świętej i nie ufam Jezusowi, przygotowuję sobie potępienie wieczne. Dlatego, mówi święty Paweł, dodając, tylu wśród was chorych, słabych i tylu umarło. Czy nie jest to czasami kondycja naszego dzisiejszego polskiego kościoła, ba, kościoła na całym świecie? Że tylu wśród nas w kościele słabych, chorych i tylu umiera?
Czy gdybyśmy odwrócili słowa świętego Pawła, nie moglibyśmy powiedzieć o Kościele, że jeśli z zaufaniem w moc Boga, w moc Jezusa w Eucharystii przyjmujesz Go w ciele i krwi, będzie tylu w was zdrowych, mocnych i nie będą ludzie tak umierać, jak umierają. Gdybyśmy z zaufaniem przyjmowali Jezusa w Eucharystii, Kościół byłby mocny, zdrowy i mało ludzi by umierało. I zdobywalibyśmy niebo, a nie piekło przez przyjmowanie bez zaufania w Bożą moc Komunii Świętej. Bóg nas ostrzegał. Myślę, że w sposób szczególny, bo bardzo mocno wierzę, że jesteśmy szczególnym narodem w planach Bożych. On przecież powiedział siostrze Faustynie, że Polskę szczególnie umiłowałem. Jeśli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją ponad wszystkie narody, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje moje powtórne przyjście. A więc szczególna rola jest polskiego narodu. Jest szczególna rola polskiego Kościoła. Tylko czy my wejdziemy w naszą misję? Czy my wejdziemy w nasze przeznaczenie, które Bóg przygotował dla naszego narodu, dla Kościoła w Polsce? To jest moje zdanie osobiste, że praktycznie przeszliśmy obok tych cudów eucharystycznych. Nie było wstrząsu dla Kościoła w Polsce. Nie było wstrząsu na kazaniach wśród kapłanów. Nie było wstrząsu na katechezie wśród katechetów. Nie było wielkiego pochylenia się całego Kościoła nad tym, jeśli Bóg woła przez cuda eucharystyczne, że nie mamy wiary, tak kapłani, jak i lud Boży, że ta wiara umiera. To powinniśmy w wstrząsający sposób rzucić się na kolana cały Kościół w Polsce i błagać Go, przymnóż nam wiary, odnów w nas wiarę w Eucharystię. Odnów w nas zaufanie w moc Jezusa eucharystycznego. Nic takiego się nie stało. Przeszliśmy obok. Kilka lat później przyszła pandemia i pokazała prawdę o naszych sercach. Prawdę o naszej niewierze. Wirusik nas tak przestraszył, że zamknęliśmy się w domach. Wirusik przestraszył kapłanów. Zamknęli się w plebaniach. Wirusik przestraszył rządzących tego kraju, którzy się mienią wierzącymi. Nałożyli takie restrykcje, że odcięli ludzi od jedynego uzdrowiciela, Jezusa Chrystusa. Wirus pokazał nam, jak wierzymy, albo już, że nie wierzymy. Że chodzenie do kościoła było tylko tradycją. No jak to, nie pójść do kościoła w niedzielę? Przychodziliśmy na mszę świętą w niedzielę, siadaliśmy w ławkach, ale nasze serce nie było przy Jezusie. Nasze serce było wszędzie i przy wszystkich. I nasze serce być może w czasie niedzielnej mszy świętej już obmyślało, co tu zrobimy sobie na obiad. Pójdziemy sobie do restauracji, a może pójdziemy do cioci, bo ciocia robi dobrą zupkę. A może coś tam w lodówce zrobię, szybko przypichcę. A co tam jest w telewizji? A może jakiś fajny serial? A może sobie pojedziemy gdzieś na spacer? A może pójdziemy sobie pobiegać? A przecież poniedziałek? Przecież ja mam to, to, to i to do zrobienia. Sobie ustalałem już plan na cały dzień. Co ja będę robił jutro? Może tak to wyglądało. Ale dumnie wychodziliśmy ze świątyni i mieliśmy odfajkowane. Byłem. Boże, byłem. Zaliczone. Może tak to wyglądało. Wirusik pokazał, jak jest naprawdę z naszym sercem. Czy my ufamy Jezusowi? On sam zresztą zadaje to pytanie swoim uczniom, czy jeśli przyjdzie powtórnie,
znajdzie wiarę w Kościele. Nie ma wątpliwości, kochani, że ta ostateczna walka pomiędzy Bogiem a szatanem o ludzkość, o Kościół, będzie walką o zniszczenie między innymi Eucharystii. Pamiętacie, święty Jan Bosko też miał tą wizję dotyczącą tej potężnej bitwy, gdzie armada wrogich okrętów w czasach ostatecznych będzie chciała zatopić okręt papieski i zniszczyć papiestwo. I rzeczywiście w pewnym momencie udaje im się zabić papieża i wydaje się, że już jest po Kościele. Ale w tym momencie jest wybrany nowy papież. I ten nowy papież zaczyna kierować okręt w stronę dwóch kolumn. Wyższej Eucharystii, niższej Maryi Wspomożycielki Wiernych. I kiedy okręt papieski dopływa do tych kolumn, kiedy małe okręciki, które symbolizują lokalne kościoły, dopływają do tych dwóch kolumn i zacumowują przy nich, wszystko się uspokaja. Armada wrogich okrętów sama walczy z sobą, się zatapiając. Kościół jest uratowany, papiestwo ocaleje. Jest triumf niepokalanego serca Matki Bożej. Triumf Wspomożycielki Wiernych. Niewątpliwie, kochani, logika podpowiada, że jeśli dopiero okręt papieski i cały Kościół symbolizujący te małe okręciki, które płyną przy okręcie papieskim, dopiero musiało zmienić kierunek, dopłynąć do tych kolumn i zacumować, to świadczy o tym, że w czasie ostatecznym, kiedy będzie ta ostateczna walka o Kościół, Kościół odpłynie od tych dwóch kolumn. Kościół nie będzie zacumowany w Eucharystii i w szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej. Odpłynie. Nie mam wątpliwości, że ta wizja świętego Jana Bosko realizuje się na naszych oczach. Nie mam wątpliwości, że wiara katolików została obnażona przez wirus. Żeby zachować za wszelką cenę zdrówko, zostawiliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przeraziliśmy się. Choroby, które jest jak tysiąc innych chorób, na które prędzej czy później zachorujemy i tak umrzemy. Ale z jaką szkodą dla duszy, z jaką szkodą dla duszy, kiedy tygodniami, miesiącami, a może latami nie będziesz przyjmował tego, który jest pokarmem życia wiecznego, który jest pokarmem zwycięzców, który daje ci zdrowie twojej duszy, która będzie gwarantem twojego wiecznego zbawienia. Jezus powie, co dasz w zamian za swoją duszę, choćbyś cały świat zyskał. Co dasz w zamian za swoją duszę? Nie bójcie się tego, który ma moc zabić ciało. Bójcie się tego, który ma moc wtrącić z ciałem i duszą do piekła. Parafrazowałbym, nie bójcie się wirusa, który może zabić ciało. Bójcie się tego, który ciało i duszę może wprowadzić do piekła. To jest jedyny lęk, który powinien charakteryzować chrześcijan. Lęk przed potępieniem wiecznym. A nie przed tym, że zachoruję. I nawet nie przed tym, że umrę. Lęk przed potępieniem wiecznym. Musimy zrozumieć, że szatanowi chodzi
o zniszczenie Eucharystii w Kościele. Czy to są tylko moje słowa? Kardynał Sara, który jest, mówiąc tak bardzo prostym językiem, odpowiedzialny za sakramenty w Kościele katolickim w Stolicy Apostolskiej, też ma dokładnie to samo zdanie. Otóż powiedział: celem szatana jest ofiara mszy świętej i realna obecność Jezusa w konsekrowanej hostii. To zdumiewające, że kiedy Jezus pierwszy raz w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 6 zaczyna mówić tak zwaną mowę eucharystyczną, zaczyna mówić o tym, że jeśli ktoś spożywa Jego ciało i pije Jego krew, będzie miał życie wieczne w sobie, Jego życie w sobie, będzie miał już niebo tutaj na ziemi przez spożywanie ciała i krwi Boga, że jeśli ktoś spożywa Jego ciało i pije Jego krew, Jezus go wskrzesi w dniu ostatecznym. A więc to jest aż tak ważne, że Jezus mnie wskrzesi w dniu ostatecznym. Kiedy? Jeśli będę spożywał Jego ciało, Jego krew. Więc od spożywania Jego ciała, Jego krwi zależy moje zbawienie wieczne. Czy rozumiesz? Jezus nie mówi to, jeszcze raz powiadam, do Eskimosów, murzynków gdzieś w dżungli, aborygenów latających gdzieś tam, wiesz, z bumerangiem. Mówi do nas, do katolików, do chrześcijan, do swoich uczniów, którzy będą celebrować Jego mękę i śmierć i będą przyjmować Jego ciało i krew do końca świata. Do nas to mówi. I po zakończeniu tej mowy ewangelista Jan pisze tak: kiedy powiedzieli mu, trudna jest ta mowa, nie potrafimy tego zrozumieć, i odeszli. Jan pisze: od tego momentu wielu jego uczniów go opuściło i już przestało z nim chodzić. To ten wstrząs, gdzie punktem przełomowym jest Eucharystia, realna obecność Jezusa w Eucharystii. I wiesz o tym dobrze, że wiele dzisiaj różnych innych odłamów chrześcijaństwa, szczególnie protestanckich, przecież cała reformacja w XVI wieku, ona uderzyła w papiestwo, uderzyła w kapłaństwo i uderzyła w Eucharystię. I uderzyła w Matkę Bożą. Od 500 lat protestanci są odcięci od sakramentów, bo nie wierzą. Bo dokładnie powtórzyła się ta sytuacja z 6 rozdziału, uważaj, 66 wersu. 6, 6, 6. Zostawili Jezusa, już z Nim nie chodzili. I dodaje ewangelista Jan: Jezus wiedział, którzy to są, którzy nie wierzą i kto miał Go zdradzić. Uświadomiłeś sobie, że początek zdrady Judasza rozpoczyna się tam, w 6 rozdziale, od zakwestionowania realnej obecności Jezusa w Eucharystii. Nie uwierzył. Nie uwierzył. Dopełnił swojej zdrady w czasie ostatniej wieczerzy. W czasie pierwszej Eucharystii. Wstał i wyszedł w czasie Eucharystii. A była noc, mówi święty Jan. Tam dokończył swoją zdradę. Czy rozumiesz? Eucharystia nie jest jedną z wielu praktyk religijnych w Kościele. Eucharystia jest życiem Kościoła.
Tak mówi święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Jeśli Kościół jest odcięty od Eucharystii, jeśli miliony, miliony, miliony katolików jest odciętych od Eucharystii, Kościół umiera. Jest straszliwie osłabione. Kiedy czytamy w proroctwach Księgi Daniela czy Apokalipsie świętego Jana, ale tu szczególnie w Księdze Daniela, że kiedy ukaże się Antychryst, on będzie wprowadzał ohydę spustoszenia. Jego ukazanie będzie związane ze zniesieniem codziennej ofiary, którą jest Eucharystia. To jest proroctwo zapieczętowane do czasów ostatecznych. To powiedział wyraźnie anioł prorokowi Danielowi: zapieczętuj to na czasy ostateczne. Antychryst będzie mógł przejąć władzę nad światem i nad Kościołem, kiedy zostanie zniesiona codzienna ofiara, Eucharystia. Dlaczego? Dlatego, że ona go powstrzymuje. Duch Święty w niej go powstrzymuje. Ale kiedy zostanie zniesiona codzienna ofiara, Kościół tak osłabnie, że Antychryst będzie mógł się aż tak wzmocnić, żeby przeprowadzić swoje diaboliczne plany, globalne plany na całym świecie. Czy rozumiesz? O co toczy się gra? Eucharystia nie jest jedną z wielu modlitw, które możesz sobie odmówić albo nie musisz sobie odmówić. Sacrosanctum Concilium, dokument Kościoła, niezwykle ważny, mówi o tym, że Eucharystia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Czy rozumiesz? Eucharystia jest źródłem, z którego wypływa cała moc Kościoła. Nie jest jedną z wielu modlitw, które możesz albo nie musisz odmówić. Jest źródłem, z którego wypływa cała moc Kościoła. Czy rozumiesz, o co toczy się walka? Że pod pretekstem wirusa zamyka się Kościoły i odcina się katolików od Eucharystii? Odcina się od źródła? Skąd Kościół ma czerpać moc? I żadna komunia duchowa, ani online'owe, internetowe oglądanie nie zastąpi, nigdy nie zastąpi realnej obecności na Eucharystii, gdzie fizycznie będziesz przyjmował ciało i krew Boga. I znowu kardynał Sarach, ten, który jest odpowiedzialny w Stolicy Apostolskiej, w całym Kościele, za sakramenty święte, mówi, że transmisje internetowe Eucharystii są ważne ze względu na osoby chore i te, które nie mogą pójść do Kościoła. Mówi to teraz, w dobie pandemii. Ale nie mogą być porównywane z osobistym uczestnictwem w Eucharystii. Wprost przeciwnie. Transmisje niosą ze sobą ryzyko odsunięcia nas od osobistego i intymnego spotkania z wcielonym Bogiem, który dał nam samego siebie nie wirtualnie, ale realnie, mówiąc: kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie,
a ja w nim. Kardynał mówi, fizyczny kontakt z Panem Jezusem jest kluczowy, niezbędny i niezastępowalny. Żadną internetową transmisją. W celebracji Eucharystii, mówi dalej kardynał, wiernie adorują zmartwychwstałego Jezusa, który jest obecny. Widzimy jednak, z jaką łatwością tracony jest zmysł adoracji. Prosimy, aby duszpasterze naciskali na konieczność adoracji. Kochani, nie mam żadnej wątpliwości, patrzę to i testuję na sobie. Jeśli każdego dnia trwam na adoracji Najświętszego Sakramentu, rośnie we mnie nieporównywalnie szybko, mocno i zakorzenia się całkowite zaufanie w moc Jezusa w Eucharystii. Rodzi się nieprawdopodobna miłość, czułość, która tak uspokaja serce. Tak daje to, o czym mówi Jezus dzisiaj w Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ja was wzmocnię. Ja dam wam nowego ducha. Ducha mocy, ducha chwały, ducha miłości. I nie mam żadnej wątpliwości, że ci, którzy trwają na adoracji Najświętszego Sakramentu każdego dnia, nie mają żadnego problemu z zaufaniem w moc Bożą w Eucharystii. Ci, którzy nie adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie, nie wierzą, nie ufają w takim stopniu jak tamci. Jak to jest z sobą mocno powiązane. I proszę was, kochani, abyście o to dbali całym sercem, żeby adoracja Najświętszego Sakramentu stała się dla was fundamentalną przestrzenią przymnażania wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii. To jest jak orzeł i reszka jednej monety. Eucharystia i adoracja Jezusa eucharystycznego. Kardynał mówi dalej. Nie możemy przyzwyczajać się do mszy świętej w internecie czy w telewizji. Bóg się wcielił. Nie jest rzeczywistością wirtualną. Kardynał mówi, że takie liturgie wirtualne są też szkodliwe dla samych kapłanów. Mówi tak, podczas mszy mają oni patrzeć na Boga, a tymczasem przyzwyczajają się do patrzenia na kamerę, jakby to był jakiś spektakl. Tak dłużej być nie może. Ciekawe jest to, że kardynał w tym wielkim bólu i cierpieniu swojego serca, bo to odczuwa się z tego, jak on mówi, zwraca uwagę na świadectwo męczenników z Abiteny, którzy w czasach prześladowań Dioklecjana zbierali się każdej niedzieli na Eucharystii. Oczywiście było to zabronione. Urzędowo. Wiedzieli, że grozi im śmierć. Ujęci przez cesarskich urzędników stanęli w obliczu śmierci. Mimo to nie wyrzekli się Jezusa. A pytanie, dlaczego łamali prawo, odparli po prostu: bez niedzieli, czyli bez Eucharystii, nie możemy żyć. Bez Eucharystii nie możemy żyć. Eucharystia jest życiem Kościoła. Kościołem jesteś ty i ja. Bez Eucharystii nie możemy żyć. Ci ludzie oddawali życie w okrutnych męczarniach. Ale Eucharystia była dla nich wszystkim.
kiedy wybierali dalsze życie w profitach, beneficjach albo Eucharystia, woleli umrzeć, a nie zrezygnować z Eucharystii. I do tego zachęca nas kardynał, abyśmy tych męczenników z Abiteny mieli w swoim sercu i odnawiali ich ducha, ich mentalność, tej świadomości, że bez Eucharystii nie możemy żyć. Nie bójcie się. Myślę, że w obliczu wydarzeń, które są rzeczami ostatecznymi, będzie się zmieniać mentalność nie tylko ludzi świeckich, ale też kapłanów i biskupów i kardynałów. Myślę sobie o przewodniczącym Episkopatu Włoch, kardynale Gualterio Bassetti. W październiku wykryto u niego koronawirusa. Został przewieziony do szpitala. I tam w szpitalu napisał list, który zaskoczył wielu. Dlaczego? List, który zatytułował Eucharystia musi być w centrum życia katolika. Dlaczego zaskoczył? Dlatego, że kardynał Gualterio Bassetti, kiedy przyszedł ten okres pierwszej fali pandemii, wsławiał się tym, że zachęcał wiernych do rezygnacji z mszy świętej wielkanocnej, nazywając to czynem wielce chwalebnym. Mówił: Kościół włoski powziął ten kierunek, bowiem na sercu leży nam przede wszystkim zdrowie wiernych. Wyobrażacie sobie? Kardynał? Kardynał ma obowiązek, przyjmując godność kardynała, przyrzeka, że odda życie za Jezusa. Jego szaty w tym kolorze mają świadczyć o tym, że jest gotowy przelać krew dla Jezusa, za Jezusa, wierności Jezusowi. I kardynał mówi o tym publicznie, że Kościołowi włoskiemu na sercu leży przede wszystkim zdrowie wiernych. Nie zbawienie wieczne wiernych. Nie dawanie pokarmu, który daje życie wieczne. Bo gra toczy się o naszą wieczność, a nie czy ja będę miał zdrówko, czy nie będę miał zdrówko. Czy pożyję jeszcze kilka lat, czy nie pożyję kilka lat. Ale wtedy jaka modna była ta retoryka. Jak łatwo przychodziło też osobom duchownym wyganiać wszystkich z kościoła i mówić, nawet jak można było tę ograniczoną liczbę ludzi mieć w kościele, idźcie, zostańcie w domu. Zostańcie w domu z miłości do bliźniego. To jest najpiękniejsze okazanie, jak ty bardzo kochasz bliźniego. Zostań w domu. Zostaw Jezusa Eucharystycznego, niech On tu sam jest, a ty zostań w domu. Miłość bliźniego ponad miłość do Jezusa, który jako jedyny ma moc uzdrowić, wzmocnić, pokrzepić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Ktoś powie, ale Jezus jest wszędzie. Tak, ale tylko tutaj daje Ci swoje ciało i swoją krew, która jest gwarantem Twojego zbawienia wiecznego, wskrzeszenia z martwych w dniu ostatecznym. To Jezus Eucharystyczny jest źródłem mocy Kościoła. To Jezus Eucharystyczny ma moc odnowić Kościół. To dzięki Jezusowi Eucharystycznemu Kościół żyje.
Jeszcze raz, Eucharystia nie jest jedną z wielu modlitw, które mogę, ale nie muszę mieć w swoim życiu. Modlić się nimi, odmówić ich. To jest źródło mocy Kościoła. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Czy rozumiecie to? Dlatego taki szok, że przewodniczący Episkopatu Włoch może wypowiedzieć takie słowa. Kościołowi włoskiemu przede wszystkim zależy na zdrowiu wiernych. Ale jakże inaczej? W obliczu ciężkiej choroby i możliwości śmierci, stanięcia przed Bogiem. Jak zmienia się myślenie, jak zmienia się postrzeganie, jak inaczej się patrzy na wszystko, kiedy w każdej chwili możesz umrzeć. I wtedy kardynał pisze list. Eucharystia musi być w centrum życia. Ponieważ jestem odizolowany z powodu pozytywnego testu na COVID-19, mam możliwość przyjmowania codziennie Komunii Świętej, która każdego dnia przynoszona jest w małej puszce w pobliżu drzwi mojego pokoju. To doświadczenie choroby było konieczne, abym uświadomił sobie, jak prawdziwe są słowa Apokalipsy, w których Jezus mówi do anioła Kościoła w Laodycei: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Eucharystia, zwłaszcza w tym trudnym okresie, nie może pozostawać na marginesie naszego życia, ale musi zostać umieszczona z jeszcze większą siłą w centrum życia chrześcijańskiego. Eucharystia jest duszą świata i punktem odniesienia, w którym skupia się cały wszechświat. Eucharystia jest dla zbawiania świata i dla życia świata. Niesamowite są te słowa. Nie boję się powiedzieć nawróconego kardynała. Kochani moi, tu z tego miejsca ogłaszam wam Jezusa Chrystusa, który w Ewangelii albo kogoś właśnie uzdrowił, albo właśnie uzdrawia, albo za chwilę będzie uzdrawiał. Uzdrawia też trędowatych. Pamiętacie, mówiliśmy na pierwszej konferencji, jaka to była straszna choroba, jak straszliwie zaraźliwa. Myślę sobie, Jan Bejzyn, nasz polski misjonarz. Może słyszeliście o nim, może czytaliście. Koniec XIX wieku. Madagaskar, kolonia trędowatych. Statki, które cumują 100 metrów przed brzegiem, ponieważ wszyscy boją się, że mogą się zarazić. Niewolnicy wynoszą ze statków pożywienie na Madagaskar. Ale razem z tymi niewolnikami na ląd schodzi polski misjonarz Jan Bejzyn. Tam ci odpływają, a on zostaje. Robi pierwszy krok w kierunku pierwszego trędowatego i prosi go, żeby pomógł mu oprawić, opatrzyć jego rany. Trędowaty jest w szoku. Jak to? Przyszedłeś opatrzyć mi moje rany? A Jan Bejzyn z największą miłością opatruje rany. Za chwilę schodzą się inni trędowaci. Zaczyna im pomagać. Zaczyna opatrować ich rany. Zaczyna pić wodę z ich kubków. Jeść z ich miski. Co on robi? To jest szalone. Skąd jest ten człowiek? Trędowaci pytają sami siebie głośno. Kto ty jesteś?
Dlaczego się nie boisz? Dlaczego? Bo znam Jezusa. Bo miłość pokonuje wszelki lęk. Bo najwyższą wartością jest życie wieczne, a nie ta chwila tutaj życia na ziemi. Jan Bejzen, 12 lat zostaje na Madagaskarze. Ludzie umierają wokół niego, jak muchy padają. Zarażają się błyskawicznie, umierają. On 12 lat. Wybudował szpital. Wybudował schroniska. Dał tym ludziom nadzieję. Dał tym ludziom miłość Jezusa. Dał tym ludziom tą świadomość, że Jezus jest z nimi. Pamiętacie, mówiliśmy pierwszego dnia o tym, że Jezus mówi do swoich apostołów te cztery zadania, które mają wykonać. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, wyrzucajcie złe duchy i oczyszczajcie trędowatych. Przecież trędowaci to chorzy. Dlaczego Jezus mówi w jednej kategorii uzdrawiajcie chorych, a w ostatniej oczyszczajcie trędowatych? Dlatego, że trędowaci byli ludźmi lęku, strachu. Wszyscy się ich bali. Mieszkali w jaskiniach, poza granicami miast. Nie mieli prawa zbliżać się na kilkaset metrów do ludzi. Mieli zakładać maski na twarz i krzyczeć: nieczysty, nieczysty, nieczysty. Ludzie, chcąc im pomóc, szczególnie najbliżsi z rodzin, zostawiali żywność przed tymi jaskiniami i odchodzili jak najdalej, żeby się nie dać zarazić. I największym bólem, największym cierpieniem trędowatego nie było cierpienie fizyczne, chociaż ciało gniło okropnie. Ale największym bólem i cierpieniem trędowatego było to, że został wyizolowany. Czy rozumiesz? Został sam. Wszyscy się go bali. A Jezus mówi do apostołów: oczyszczajcie trędowatych. Nie twórzcie dystansu. Nie izolujcie go, bo on potrzebuje waszej miłości. Nie bójcie się trądu, bo ja jestem z wami. Pan życia i Pan śmierci. Miłość jest najważniejsza. Nie bójcie się. Miłością pokonacie każdy lęk. Miłością pokonacie każdy dystans. Miłością pokonacie każdą izolację. Nie bójcie się. Kochani, nie mówię, nie namawiam was do tego, żebyście rezygnowali z tych fundamentalnych obostrzeń, które tu są, ale rozumiecie, generowanie lęku i strachu, tego chorego dystansu, który się tworzy coraz bardziej między sercami ludzkimi. Lęk i strach, agresja, która segreguje nas. Ci, którzy dezynfekują, noszą maski, może nawet 3, 4, 5. A ci, którzy nie noszą, którzy nie dezynfekują tych rąk, agresja, złość, odejdź, boję się ciebie. Ileż takich sytuacji na ulicach, w sklepach, w marketach? Segregacja ludzi. Oczyszczajcie trędowatych, Jezus mówi. Nie twórzcie już i tak chorego dystansu między chorym a wami. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Miłością pokonamy wszelki lęk. Jezus Chrystus jest ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Ten Jezus, którego ogłaszam wam w Ewangelii, którego dotykają trędowaci, i Jezus nie jest zarażony przez nich trądem. To Jezus dotyka trędowatych i oni są uzdrowieni. To jest ten sam Jezus, Ewangelii, jak i w Eucharystii. Kochani moi,
Jeszcze raz musimy sobie uświadomić. To, co mówi nam nauczanie Kościoła, niezmienione od 2000 lat, że przez konsekrację chleba i wina na ołtarzu Eucharystii dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, naszego Pana, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Przecież wierzymy w to, że Jezus wziął na krzyż wszystkie nasze choroby i złamał moc tych chorób. Wziął też koronawirusa i złamał w swoich ranach moc koronawirusa. I my tego Jezusa, który łamie moc każdej choroby, który jest uzdrowicielem ciebie i mnie, przyjmujemy w ciele i krwi w Komunii Świętej. Uważaj teraz, powiem coś bardzo ważnego. To nie znaczy, że Jezus zawsze i wszędzie wszystkich nas uzdrowi. Nie musi. Ale może. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nie zdrowie jest najważniejsze, ale przyjęcie Boga do naszego ciała. Przyjęcie Jego krwi do naszej krwi. Przyjęcie Jego mocy zmartwychwstania. Ponieważ On umarł za mnie, a Eucharystia jest uobecnieniem Jego śmierci. On za chwilę, za kilkanaście minut będzie tutaj umierał z miłości do ciebie. Ja nie chcę być sam w domu, siedzieć przed telewizorem. Jeśli Go kocham całym sercem, chcę być przy Nim całym sercem, kiedy On umiera za mnie, i nawet jeśli ja umrę, to umrę z miłości do Tego, który umarł za mnie z miłości. Czy rozumiesz? I nie ma nic ważniejszego. Miłość za miłość. Życie za życie. Za to umierali pierwsi chrześcijanie. Kiedy dotykam Go swoimi dłońmi, nawet jeśli jestem trędowaty, nawet jeśli jestem zarażony czy zakażony, dotykam Jego ciała, które nie może mnie zarazić. Ale ksiądz może mieć zarazki. Okej, jestem tym trędowatym z Ewangelii. Czy Jezus nie może powiedzieć: uzdrawiam cię, Dominik? Oczyszczam twoje palce z wszelkich wirusów? Może czy nie może? Powiedz mi. Może czy nie może? Wierzysz w to? On jest Panem. Może wszystko. Kochani, mówię tak obrazowo, że gdybym poszedł na oddział najbardziej zawirusowany, jak to tylko możliwe. Jeśli Pan będzie chciał, to jak Jan Bejzen, będę posługiwał najbardziej zarażonym, bez maseczki, bez niczego. Jeśli Pan będzie chciał, żebym okazał miłość tym ludziom, był przy nich, to nie zarazi mnie ani jeden wirus. Ale jeśli Pan ma inne plany względem mnie, to jutro pojadę do mojego klasztoru i stanę na stacji Orlenu, ktoś kichnie i za 3 dni będziecie na moim pogrzebie. Rozumiecie? Pan Jezus jest Panem życia i śmierci. Ja mam kochać Jego nade wszystko. Całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej mocy. Nie mogę Go zostawić, kiedy On umiera za mnie na krzyżu, a ja wolę zostać w domu i sobie oglądać online, jak On umiera za mnie. Nie mogę Go zostawić samego tutaj, kiedy On chce przyjść do mojego ciała, fizycznie zjednoczyć się ze mną i dać mi wiarę na nowo, że On jest źródłem mocy
że jest źródłem mojego uzdrowienia, że jest źródłem chwały, którą objawi, wskrzeszając mnie z martwych. Dzięki czemu? Dzięki przyjmowaniu Jego ciała i krwi, bo tak powiedział w swojej Ewangelii. Proszę was, kochani, abyście pokonali wszelki lęk miłością do Niego. On was nie zawiedzie. Amen. Jezu Chryste, ukryty w kawałku chleba, który zniżyłeś się aż tak bardzo, aby być Emanuelem, Bogiem z nami. Uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś siebie w Najświętszym Sakramencie, abyśmy mogli doświadczać Twojej miłości, Twojego uzdrowienia, Twojego uwolnienia, Twojego namaszczenia i Twojego pragnienia, aby przeżywać z nami nieustannie każdą chwilę naszego życia. Ty mówisz do swoich świętych w Najświętszym Sakramencie: chcę przebywać z Tobą, przekazać Ci blask mojego oblicza w taki sposób, by oświecał Twoją duszę, nie oślepiając Cię. Niczego nie odmówię tym, którzy mnie kochają i którzy mnie szukają w tym sakramencie mojej milczącej, żywej obecności w ukrytej hostii. Ci, którzy przychodzą do mnie, by choć przez chwilę pobyć w mojej obecności eucharystycznej, którzy pozwolą mi dotknąć swojej duszy, będą wracać wciąż na nowo. Znajdą we mnie wszystko, co potrzeba, aby być szczęśliwym. Nawet gdy cierpienia będą się mnożyć, a ciemność będzie spowijała wszystko dokoła, jestem nieprzyjmującym szczęściem człowieka, który sprzedaje wszystko, co posiada, aby mnie posiąść. Jezu Chryste, Ty, który jesteś uzdrowicielem naszego ciała, naszej duszy i naszego ducha. W Twoich ranach, mówi Boże Słowo, jest nasze życie. W Twoich ranach jest nasze zdrowie. Chcemy teraz, klęcząc przy Tobie, włożyć do Twoich ran każdy rodzaj bólu i cierpienia, każdy rodzaj choroby, który być może nas dotyka tego wieczoru. I prosić Cię, byś uzdrowił nas w swoich ranach. Proszę Cię, abyś teraz oczami serca, patrząc na Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zobaczył Go na krzyżu, gdzie jest jedną wielką raną,
gdzie całe jego ciało jest zmasakrowane. I podszedł pod krzyż. Pewna kobieta tak bardzo modliła się za swojego męża, który nie chciał mieć z Jezusem nic wspólnego. Ale po długim czasie nieoczekiwanie zgodził się przyjść na nabożeństwo uzdrowienia. Jezus tak bardzo dotknął jego serca, że przepłakał całe nabożeństwo. W te 3 godziny został całkowicie odmieniony. Podszedł do spowiedzi świętej generalnej z całego życia. Nauczył się odmawiać różaniec. Codziennie zaczął uczestniczyć w Eucharystii. Zmienił całkowicie swoje życie. Pojednał się z żoną, z dziećmi. Ale po kilku tygodniach zaczęło go boleć prawe ramię. Ból narastał. Był coraz silniejszy. Pojechał do szpitala. Po prześwietleniu okazało się, że ma raka. Straszliwego raka, guza, który jest w prawym ramieniu i lekarze dają mu nie więcej niż 3 miesiące życia. Guz jest tak złośliwy. Temu człowiekowi świat się zawalił. Teraz, kiedy miał możliwość nowego życia, rozpoczęcia wszystkiego na nowo, ma umierać. Choroba postępowała w straszliwym tempie. Po kilku tygodniach nie było sensu już go trzymać w szpitalu, bo lekarze rozłożyli bezradnie ręce. Cierpiał w domu. Nie pomagały już nawet najbardziej duże dawki leków przeciwbólowych. Cierpienie było tak wielkie, że nie mógł spać. I którejś nocy zobaczył Jezusa. Fizycznymi swoimi oczami zobaczył Jezusa, stojącego przy jego łóżku. Patrzył na niego Jezus z wielką miłością, ale też z wielką powagą. W prawej ręce miał tacę, a na tej tacy symbole, jak się okazało, różnych grzechów tego człowieka, za które przepraszał, ale których nigdy nie odżałował i nie odpokutował. Jezus zapytał go: czy chcesz przyjąć tą chorobę jako pokutę za swoje grzechy? Po krótkim namyśle powiedział, że tak. Zaczęło boleć jeszcze bardziej. Myślał, że po prostu już z bólu nie wytrzyma. Ale Jezus przychodził każdej nocy, a na tacy było coraz mniej symbolów jego grzechów. Aż w którejś nocy Jezus przyszedł i taca była pusta. I ten człowiek zapytał: czy to już wszystko? Jezus powiedział: zostało już tylko jedno. I ten człowiek w wizji został przeniesiony na Golgotę i stanął pod krzyżem Jezusa. Patrzył, jak Jezus, zmasakrowany, przybity 3 gwoźmi do krzyża, cierpi w straszliwych męczarniach.
Ten człowiek był wstrząśnięty. Nigdy nie widział, żeby ktoś tak cierpiał. Ale patrzył w Jezusa oczy. A jego oczy były tak kochające i pełne przebaczenia, że ten człowiek zaczął płakać. I wtedy usłyszał głos Jezusa: daj mi swojego raka. W pierwszej chwili nie zrozumiał, jak to mam dać ci swojego raka. Daj mi swojego raka. I wtedy ten człowiek zobaczył, że w prawej ręce trzyma okropnie wyglądający guz rakowy ze swojego ramienia. Usłyszał po raz trzeci: daj mi swojego raka. Podszedł do ciała Jezusa pod krzyż i włożył ten guz rakowy do rany w ciele Jezusa. I zobaczył, jak ten guz rakowy wchłaniany jest w ciało Jezusa. Odsunął się i patrzył. Rak zabijał Jezusa. W potwornych konwulsjach cierpiał. Ten człowiek, który patrzył na to, płakał. Trwało to jakieś 2-3 minuty. I w ostatniej konwulsji, która myślał, że wyrwie dosłownie jego ciało z krzyża, Jezus umarł. I tak skończyła się ta wizja. Kiedy rano się obudził, uświadomił sobie, że nie czuje żadnego bólu. Ostrożnie usiadł na łóżku. Żadnego bólu. Zawołał swoją żonę: chyba jestem uzdrowiony. Żona wpadła do pokoju, osłupiała. Pojechali do szpitala. Jedno, drugie, trzecie badanie. Ani śladu raka w ciele. Ciało całkowicie czyste. Czy rozumiesz, co stało się na drzewie krzyża? On wziął wszystkie nasze choroby. To dzieje się w każdej Eucharystii. Kiedy On umiera w czasie przeistoczenia, kiedy kapłan trzyma hostię wzniesioną do góry, Jezus chce uzdrawiać ciebie z każdej choroby. To jest ten czas, żeby podejść pod krzyż i włożyć w Jego ramy chorobę, która ciebie niszczy, powoduje cierpienie, która ciebie zabija. Jezus umrze zabity przez twoją chorobę. A ty otrzymasz uzdrowienie. Wierzysz w to? Miała 21 lat, kiedy pojechała do Anglii. Chciała się dorobić. Nie było pieniędzy w domu. Kiedy wracała z pracy do domu, została napadnięta przez kilkunastu mężczyzn, imigrantów, którzy ją straszliwie zgwałcili i pobili. Znaleziono ją leżącą na chodniku, prawie nieprzytomną.
Kiedy wyszła ze szpitala, była w stanie całkowitej depresji. Myślała tylko o śmierci. Wróciła do Polski. Tam zaopiekowano się nią najlepiej, jak potrafiono. Jednak ona ciągle nie mogła sobie poradzić z tym, co się stało. Ale wtedy poznała mężczyznę, który pokochał ją całym sercem. Bardzo bała się tego, że jak dowie się prawdy o tym, co się stało w Anglii, porzuci ją i zostawi. Ale tak się nie stało. Przyjął całą tą prawdę z największą miłością i delikatnością. Poprosił ją o rękę. Nie dowierzała. Jak to, po tym wszystkim, co ci powiedziałam? Tak. Chcę, żebyś została moją żoną. Wzięli ślub. Ale okazało się, że nie mogą współżyć. Za każdym razem, kiedy mąż zbliżał się do swojej żony, ją paraliżował okropny lęk i strach. Nie mogła się przemóc. Nie mogła tego zwyciężyć. Była straszliwie zblokowana. Ale on był bardzo delikatny. Czekał. Chodziła na jedną, drugą, trzecią terapię. Nic nie pomagało. Miały miesiące. Pierwszy, drugi, trzeci rok małżeństwa. Bardzo chcieli mieć dzieci. Ale ona ciągle nie mogła współżyć ze swoim mężem. Wiedziała, że sytuacja staje się już tragiczna. Że on też już traci cierpliwość. Pojechał na rekolekcje ignacjańskie. Próbował wołać do Boga po raz któryś z kolei, aby przyszedł i uzdrowił tą sytuację. On pojechał na rekolekcje, a ona podjęła decyzję. Nie będzie go już z sobą męczyć. Przecież widzi, jak cierpi. To nie ma sensu. Ja nie dam rady. Przygotowała sobie tabletki. Postanowiła z sobą skończyć tego samego dnia. I kiedy przychodziła z kuchni do pokoju, aby połknąć tabletki, jej wzrok padł na krzyż, który wisiał w pokoju. Popatrzyła na Jezusa. I w tym momencie osłupiała wprost ze zdumienia, ponieważ Jezus na krzyżu ożył. Patrzył na nią. Ona jak wryta patrzyła na Jezusa. I wtedy zobaczyła scenę z 10. stacji Drogi Krzyżowej. Jak Jezus został obnażony z szat. Najczystszy został odarty z szat i stał nagi wśród rechoczącego szyderczo śmiechem tłumu. W jednym momencie pojęła, jak straszliwe cierpienie w tym momencie Jezus przyjął jako zadośćuczynienie. Ten po trzykroć czysty, po trzykroć święty, przyjął to cierpienie za wszystkie grzechy, gwałtu i molestowania.
I kiedy patrzyła tak na Jezusa, który straszliwie cierpiał, stojąc nagi przed całym tłumem, uświadomiła sobie, że jej cierpienie jest niczym w porównaniu z cierpieniem Jezusa. I wtedy Jezus, patrząc na nią, powiedział: daj mi swoją hańbę. Wyszeptała: Jezu, daję Ci swoją hańbę. I wtedy usłyszała: w zamian daję Ci moją chwałę i czystość córki Boga. Upadła na ziemię. Kiedy wstała, była całkowicie uzdrowiona. Mąż przyjechał z rekolekcji. Opowiedziała mu o wszystkim. Dzisiaj mają 4 wspaniałych dzieci. Głoszą rekolekcje, świadcząc o tym, co Jezus zrobił dla nich. Czy rozumiesz? Dlatego proszę Cię, abyś z największą wiarą i zaufaniem podszedł teraz pod krzyż Jezusa. Tutaj pod Najświętszy Sakrament, swoim sercem. Nie musisz ruszać z ławki. Podejdź w sercu. I włóż w rany Jezusa to, co Cię boli, co jest Twoją chorobą, z czym nie możesz dać sobie rady. I poproś Go, aby Cię uzdrowił, aby Cię uwolnił, aby dał Ci nowe życie. Proszę, żeby zespół zagrał tak bardzo po cichu pieśń miłości do Jezusa. Wybierzcie jakąś taką, która będzie wyznaniem miłości Jemu za wszystko, co On dla nas uczynił. Oh.
W końcu chciałbym, żebyśmy się pomodlili modlitwą, którą modlimy się we wspólnocie mężczyzn, wojowników Maryi i świadczymy o tym, jak potężna jest ta modlitwa. Modlitwa ochrony, modlitwa mocy, modlitwa namaszczenia. Chciałbym, kochani, abyśmy tą modlitwę teraz odmówili. Powtarzajcie za mną, ale z wielką wiarą w sercu, stanowczością, całkowitym przekonaniem. Spoko, jeszcze nie. Chodzi mi o to, żeby ta modlitwa dała wam nową łaskę wiary, nadziei i miłości w Jezusa. Powtarzajcie za mną. Zakładam dziś na siebie potężną moc wezwania imienia Trójcy. Moc wiary w trzy osoby. Moc wyznania jedności Stworzyciela stworzeń.
zakładam dziś na siebie moc narodzenia i chrztu Jezusa Chrystusa, moc Jego ukrzyżowania, złożenia do grobu, moc Jego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, moc Jego zstąpienia na ostateczny sąd przeznaczenia. Zakładam dziś na siebie moc miłości cherubinów, moc posłuszeństwa aniołów, moc posługi archaniołów, moc nadziei na zmartwychwstanie, moc modlitwy patriarchów, moc nauki apostołów, moc wiary wyznawców, moc niewinności dziewic, moc wierności męczenników, moc uczynków ludzi prawych, moc obecności Boga w rzeczach małych i wielkich, moc Ducha Świętego zakładam dziś na siebie, moc niebios, tajemnice wschodu, światłość słońca, blask księżyca, splendor ognia, szybkość błyskawicy, chyżość wiatru, głębiny morza, stabilność ziemi, twardość skały. Powstaje dzisiaj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Powstaje dzisiaj mocą Bożą, która mnie prowadzi. Bożą mocą, która mnie podtrzymuje. Bożą mądrością, która mi przewodzi. Bożym okiem, które na mnie patrzy. Bożym uchem, które mnie wysłuchuje. Bożym słowem, które do mnie przemawia. Bożą ręką, która mnie strzeże. Bożą drogą, która otwiera się przede mną. Bożą tarczą, która mnie osłania. Bożymi zastępami, które mnie bronią. Przed zasadzkami złego. Przed kuszeniem do złego. Przed każdym, kto źle mi życzy. Z daleka czy z bliska. Samotnie czy w tłumie. Wzywam dziś wszystkie te moce. Stańcie pomiędzy mną a złem. Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile. Co zagraża memu ciału i duszy. Przeciwko nauczaniom fałszywych proroków. Przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa. Przeciwko wszelkiemu bałwochwalstwu. Przeciwko intrygom i kłamstwu. Przeciwko ślepym przewodnikom ślepych. Przeciwko pyszałkom i głupcom. Przeciwko przeklinającym obraz tej ziemi. Przeciwko obudzie ust przewrotnych. Przeciwko każdej wiedzy, która deprawuje ciało i duszę człowieka. Jezu, chroń mnie dzisiaj.
od trucizny, od spalenia, od utopienia, od zranienia, od każdej choroby, od każdego wypadku. Jezus ze mną, Jezus przede mną, Jezus za mną, Jezus we mnie, Jezus pode mną, Jezus nade mną, Jezus po mojej prawej stronie, Jezus po mojej lewej stronie, Jezus kiedy tworzę, Jezus kiedy biegnę, Jezus kiedy się kładę, Jezus kiedy siadam, Jezus gdy powstaję, Jezus w sercu każdego, kto o mnie myśli. Jezus w sercu każdego, kto o mnie mówi. Jezus w sercu każdego, kto mnie widzi. Jezus w sercu każdego, kto mnie słyszy. Jezu, Synu Maryi, Ty jesteś moim jedynym lekarzem, Bogiem, Panem i Królem. Do Ciebie należy całe moje życie. Powstaję dzisiaj potężną mocą wezwania imienia Trójcy. Mocą wiary w trzy osoby. Zbawienie jest w naszym Panu. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Amen.